Ukraina to bezpieczny partner. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę sam fakt tego, że znajduje się w stanie wojny. I nadal nie wiadomo, jak ta wojna się zakończy, kiedy się zakończy, jak będzie przebiegała. Natomiast już od połowy czerwca KUKE ubezpiecza ponownie eksport polskich przedsiębiorstw do Ukrainy. I na chwilę obecną mamy mniej więcej 400 milionów limitów, które zostały już przyznane dla kontrahentów właśnie ukraińskich, dzięki czemu co najmniej wydaje się, że jeszcze w tym roku umożliwimy mniej więcej handel w wysokości około miliarda złotych, a rok do roku może być to nawet ponad 2 miliardy złotych, ponieważ tymi limitami obracamy mniej więcej w trakcie roku od 2 do 4, a nawet i 6 razy, zależnie od tego, jaka to branża. Tak więc ponownie można ten biznes robić w sposób bezpieczny, a jednocześnie dając trochę wytchnienia stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o płynność. Czy po tych kilku miesiącach można już zauważyć jakiś trend, czy są solidnym płatnikiem? Ciężko powiedzieć, czy są solidnym płatnikiem. Oni zawsze byli solidnymi płatnikami. Problem tylko teraz polega na tym, że mają dosyć sporo jednak zaległości. Uruchomienie tego programu ponownych ubezpieczeń ma na celu m.in. też to, żeby pomóc im spłacać stare należności, jednocześnie dostarczając im nowy towar i mówiąc im, że każdorazowo, jeśli spłacają obecną należność, tą powiedzmy najwcześniejszą, jednocześnie powoli spłacali stare należności. Dzięki temu jesteśmy w stanie odzyskać o wiele więcej środków dla polskich przedsiębiorców i jednocześnie nie wypłacać szkód. Tak więc staramy się poprzez to dosyć szeroko podchodzić do tego tematu i wydaje się, że to działa. I powoli widzimy, że firmy ukraińskie wznowiły swoją działalność. To nie jest oczywiście taki zakres działalności, o jakim wszyscy byśmy sobie życzyli, jaki był przed 24 lutego. Natomiast na pewno poprzez wolumeny nawet widzimy, że ten handel rośnie. Niektóre sklepy po stronie ukraińskiej, w szczególności na zachodniej części, są otwarte już cały czas. Niektóre centra handlowe też się już pootwierały. Nawet te, które w pewnych momentach zostały zbombardowane w jakimś zakresie, czy to odbudowane, czy trochę przemeblowane, można tak powiedzieć, już ruszyły. W związku z czym warto zauważyć, że ten handel wraca. Tak? To nie jest tak, że stanął nagle. I stoi. Wręcz przeciwnie, widzimy, że idzie to w dobrą stronę i po dynamice polskiego eksportu ponad 100% wzrost eksportu w ostatnich, jak widzieliśmy dane, to na pewno cieszy i raczej jest pozytywnym sygnałem.